Siema, tutaj Aleks. Wrzucam wam barakudę na 6 grudnia na Mikołajki, także mi się wydaje, że wam się spodoba. Nagrywam to troszeczkę wcześniej. No i co? Lecimy, barakuda. I to koniec, i było finału, także nie, taka wyrzutnia. I jeszcze na sam koniec odpalimy. Mi się wydaje, że będzie się wiedzieć co. I leci w górę. To była druga wyrzutnia 50 mm, jaką miałem. Poprzednio miałem Pyromaxa Monstera. Teraz Barracuda, 50 mm, wiadomo, 25 strzałów, C1, importer Dextrin. No niestety, znika to już, nie będzie tego. Ale tak, w porównaniu do Monstera, tutaj mi się wydaje, że większe efekty. Oczywiście odpalałem w innym miejscu, także też będzie ciężko porównać. Jakiś okres czasu też minął, ale no, moim zdaniem większe efekty, gęstsze, po prostu ładne, mi się podobały. Ten crackling z tymi gwiazdkami, gwiazdki przechodzące w crackling, no coś pięknego. Jak wiecie, ja lubię crackling, nawet kocham. I dla mnie to było mega. Ale te na początku efekty też były super, mega duże. Szkoda, że kurczę, nie nagraliśmy tego jakoś z daleka, bo to było gdzieś z odległości 30 metrów, myślę, że maksymalnie. 30, no gdzieś 30 metrów. Także dosyć blisko, wiadomo, tak jak i wy byście to odpalali, też pewnie byście stali blisko. Ale jestem ciekaw, jakby to wyglądało z daleka, na przykład z 200 metrów. Mi się wydaje, że byłby kozak. No niestety, tego nam zabrakło. No ale niestety warunki były jakie były, ale jej cena to była w tamtym roku miała, czy na 2 lata temu ta wyrzutnia miała najdroższej, ale jednak tutaj jest utrzymana dobra jakość, naprawdę tu nie ma lipy. No co prawda nie było finału, generalnie ta wyrzutnia ma finał, coś poszło nie tak, być może no coś tam się uszkodziło, może podczas transportu, a może po prostu podczas produkcji jakiś błąd nastąpił. No niestety finału jako tako nie było, ale pociski były mega. No huk był dobry, tam słyszycie jak tam się roznosi ten dźwięk w oddali. No ocena jaką bym dał tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, bo po prostu tego już raczej nie kupicie. Generalnie jeszcze jest parę sklepów, gdzie kupicie. Być może w jakichś prywatnych sklepach stacjonarnie mieliby taką, albo na straganie, ale no jej cena to będzie na straganie pewnie 300 zł, w jakimś sklepie może 250. Jest jeden sklep, co sprzedaje poniżej 200 i generalnie to dobra cena. A czy bym zakupił ponownie? No ja zawsze po prostu mówię, czy bym zakupił, czy nie. I ja bym zakupił. Gdyby nie to, że po prostu ja staram się testować jak najwięcej produktów. Po prostu ja nie mogę sobie pozwolić wydać 200 zł na to samo, gdzie ja mogę po prostu sprawdzić coś innego i wrzucić filmik wam na YouTube'a. Także
No po prostu jakbym mógł, to bym kupił, ale póki co tego nie zrobię, ale wyrzutnia naprawdę mega i czy na jakąś okazję odpalić tylko na jedną wyrzutnię, naprawdę robi robotę. Zrobi większą robotę niż tam 100 strzałów 30 mm. Dobrze mówię? 100 strzałów za 200? Nie, 100 to nie będzie. To będzie z 50. No może 100, może, w sumie może i będzie 100 za tą cenę tej, będzie 100 strzałów 30 mm, no to, no nie, to naprawdę 50 mm robi fajne wrażenie, 30 też, ale to nie jest to, zresztą każdy wie, kto miał 50 mm, że to jest mega. No i chyba to byłoby na tyle, co bym chciał powiedzieć. Generalnie konstrukcją bardzo podobna do tego Pyromaxa Monstera. Wszystko fajnie wykonane, naprawdę, no mówię, najwyższa jakość, wydaje mi się, że już tu nic nie można było w niej poprawić, ale niestety, jak wiadomo, Dextrin znika, także cieszmy się, póki to jeszcze jest. Mamy na pamiątkę nagrane na filmie. Dzięki, że byliście. No i co? Fajnych prezentów pod poduszką. Także nie wiem, który zobaczycie ten film, ale wydaje mi się, że jakoś koło 17. Także jeżeli jest teraz 17, to właśnie jest. Dobra, nie wiem, już przymotam. Dobra. Także cóż, jeszcze parę dni Sylwester. Kupujmy, co jeszcze się da. I na razie. Także siemanko.